Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cityska z PlayStation 4 Master Transit, Green City, Spark Life i Industries. Dziś mam nadzieję, że będzie wiele krótki odcinek. Wiem, ja mam wymagania. Tak czy siak. Dobrze, dziś chciałbym. Tak, pierwsze zrobić trochę forsy. I od tego zaczynamy. A mianowicie, w ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie tutaj tą naszą dzielnicę właśnie leśniczą. I dzisiaj tutaj, no, jakieś tam wyroby już mamy. Bym powiedział tak, raczej wstępnie. Mamy dosyć duży, bardzo duży, bym powiedział, wręcz popyt na przemysł. I to jest dobra wiadomość, ponieważ potrzebujemy też zwykłego przemysłu, który nie jest wyspecjalizowany w żadnych kategoriach. Tak, to niestety mi uświadomiło jeden z moich widzów. I w każdym z naszych miast musimy takie coś niestety... Niestety dobudować takie dzielnice, żeby dobrze funkcjonowało, bo inaczej jest jak jest widać w niektórych moich miastach. Niestety. No ale tak, tutaj jedzie sobie ten bambaj. Tutaj go przerzucimy. Tak jak on tutaj mi tutaj rykoszetuje, to mi w ogóle nie jest po drodze. Ja wiem, on tutaj był wybudowany... Powiedzenie, że dawno to jest złe powiedzenie. Powiedzenie, że bardzo dawno to też jest złe powiedzenie. Powiedzenie, że to było nagrywane w poprzednim roku. Nabiera dopiero trochę sensu. Tak, tam linię bambojową naprawdę dawno budowałem. Natomiast tam dalej będzie jechać, czekaj, bambaje, w sensie, bambaje. Będzie górą jechać. Raz, dwa, trzy. Tylko tak. Wyrzućmy to. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Powiedz, że przejedzie to. No i stąd tutaj będzie ładnie tam sobie rykoszetowało. Czekaj. Tutaj sobie zróbmy przejazd najpierw nad tym. O! Dobra. Czekaj. Dobra, i tutaj dojedziemy sobie w miarę dotąd. Dobra, to jest zabene. W sensie, powiedziałbym. Teraz tak, stąd będzie... Czekaj, teraz to już musimy włączyć. Jechać tu sobie... No mniej więcej dotąd i tu faktycznie, jak są te drogi tak poukładane, tak z tego będziemy korzystać. Czyli tak, tak, tak. Dobra, proszę bardzo. Tutaj akurat możemy nawet zmienić kierunki. A, bo tutaj nie ma zbytnie oznaczenia. Tam w sensie, dokładnie jak tutaj to wygląda. Tu wyrzućmy oczywiście sygnalizację świetną. Tu bambaje, które pewnie się teraz przestawiają. No właśnie, co do linii tutaj przystanków. Najmniej, żeby tutaj faktycznie miał być ten przystanek. Słuchaj, teraz widzę, że tutaj... Tu faktycznie ten przystanek jest tutaj naprawdę nam niezbędny do życia. Ale dobra, już miły. Nawet bym powiedział, że raczej te obydwa. Ponieważ one tutaj tak są zupełnie nie na miarę. No, to tak, tam macie przystanek, świetnie. Cieszyć się, natomiast tu będzie przemysł. Zaraz zobaczymy, jaki coś tam. Zobaczymy, wyjdzie w pytaniu, co tu właściwie będzie za chwilę. Tutaj ma być zwykła dzielnica. Więc, w sensie tak, do tutaj... Tu po kawałku może się nawet ta ciągnąć. Ale reszta to już nie będzie taka zwykła, najzwyklejszy przemysł. Więc dajmy, żeby się tutaj należy czekaj dużym, dużym, wspaniałym pędzlem do dzieła. Niech się tu buduje przemysł. Natomiast ja mogę się zająć spokojnie moją tą częścią odcinka, w której to wielkie spaliny i inne rzeczy będą tutaj, właśnie w tymże miejscu działać. No i tak, tu będziemy korzystać z dróg poprzecznych, ponieważ tylko one tutaj według mnie będą miały największy sens. I tak, tutaj jest ten promik, który sobie płynie. I my z niego tu skorzystamy oczywiście, ponieważ on tu będzie właśnie stoją naszej nadziei, bym powiedział nawet. I on tutaj nam dosyć mocno pomoże. Dobra. Teraz tak, widzę, że tu to trochę kręci się. To się wykręca raczej. Dobra, jeżeli byśmy to zaczęli robić tutaj, to tu będzie wiele dobrze. I idealnie byłoby, gdyby to się zakończyło na mniej więcej i gdzieś o, w tą część wjechało.
Dobra. Tutaj, tu. Dobra, ja mam zbyt dużo ziemi. Gdzie my wyrzucaliśmy to ziemię? A nie, teraz nie wyrzucamy, tylko tutaj fałdujemy to z powrotem, żeby to jakoś tak w miarę wyglądało. Czy gdzie wyrzucamy to pamiętam, tak? W ogóle co to jest tutaj za torowisko? Coś tu musiałem naprawdę przekombinować, żeby tutaj było torowisko teraz. I tu się oczywiście coś fajczy. No, standardowe. I mass transit, bo to jest mass transit przecież ta część. Ta gra jest... działa na mass transit, na tutaj disaster chciałem powiedzieć. No ale to standardowe mass transit. No, tu sobie wyrównajmy tą VD. Tu do lotniska. Tak, lotnisko. Lotnisko jest na swoim poziomie, tak? To co chyba każdy wie. Tutaj tak. Lotnisko jest bardziej do góry czy do dołu? No, jakoś tam w którąś ze stron po prostu jest przeciągnięte. No ma, tutaj natomiast byśmy trochę to pociągnęli faktycznie. I tam autostradę również pociągnęła. Ją w ogóle tutaj na razie wyłożymy. Ona tutaj się ładnie ciągnęła, ale tak. Tu to fajnie zakręca. Teraz dzięki temu, że tam trochę wykroczowaliśmy, to możemy sobie tutaj ładnie o, wykręcić. Czyli tutaj sobie zróbmy, żeby mimo wszystko to wygląda. Tutaj zaś jest to płynie sobie dołem. W sensie... jest to bardzo blisko tego słupa i to mnie... właśnie... to nie jest to, co bym tutaj pragnął. Czekaj. Tu wybuszmy to wybuszmy. A tu jest... co to jest? Co? A, ja tu coś musiałem pokręcić, bo mi tam może się nie podobało, jak oni jeździli. Na pewnie tu o to mi chodziło. No, to tak czy siak. Tutaj, tu właśnie było wyrównywane ten teren. I gdzieś tutaj po prostu sobie wyjedzie ta autostrada. I tutaj nie wiem, co jeszcze wymyślimy. Nie, bo tutaj byłoby idealnie, żeby właśnie trochę ściąć tutaj też tego nabrzeża. Tutaj, o, tak mniej więcej. Tutaj można już sobie wykręcić normalnie. Ale żeby to zrobić, to trzeba w ogóle włączyć play. Żeby faktycznie tam to... ta woda teraz się zrobiła tak, jak ja bym chciał, żeby ona się tutaj zrobiła. No, tak, tutaj będzie to dojechać sobie. Tu będzie się wykręcać. A tutaj to za chwilę zobaczymy, jak to będzie jeszcze jechać. No i tak, żeby teraz stąd tutaj dowjeżdżało, to trzeba zrobić tak, tak, tak. Albo można po prostu zrobić stąd gruntówkę i no, nawet gdzieś dotąd, dobra. Tu jest podłączone, bo tutaj nie zmieniliśmy tego w końcu, więc jest dobrze. Dobra, ciach, ciach. A nie, bo przecież ja tego nie zrobię, jeżeli to nie będzie w tą stronę. Dobra, to tutaj trzeba, tu niestety trzeba mimo wszystko krętą zrobić. Ja mało lubię korzystać z kręty, bo kręta to taka jest kręta, że szkoda szczępić ryja. Tutaj sobie wykręcimy i tego nie, tutaj trzeba jeszcze zrobić. O! I teraz jest całkiem ładnie. No ma, tutaj się wyrównała nasza woda, więc też jest całkiem nieźle. Też tutaj, no co już mówić, trzeba po prostu to wyrównać. Dobra, tutaj. Tu będzie się ciągnąć. I tutaj stąd, czekaj, tutaj sobie to wykręcimy. Powiedzmy, że nawet dotąd sobie tu wykręcisz, a tutaj dojedziesz. Dobra, to całkiem, no, mamy dobry początek, jeżeli chodzi o tą część tej autostrady. Tutaj. Tak, ja wiem, że to dzisiaj nie chodzi o tą autostradę, ale musi być dobry dojazd, żeby dobrze działał przemysł. A to chyba mam nadzieję, że już wiecie. No dalej, możemy teraz dzięki temu to już wyćwiczyć. Dobra. No i tak, stąd sobie jakoś już zrobimy wyjazd. Tak, to akurat mnie aktualnie mnie interesuje. No właśnie, jak widzicie. No i się zaczyna chyba zabawa za moim oknem też. W sensie, że roboty się włączają. To jest strasznie irytujące, bo nie mogę przystawić. Taki mam wielki hałas za oknem, jakby nie wiadomo co się działo, tylko chodnik teoretycznie robił. Teoretycznie, z naciskiem na teoretycznie. Praktycznie to ja właściwie tam, więc tam knują.
niespecjalnie mi odcinki psują. No, tutaj, tutaj wyrównamy, tu ładnie. No, no i tu całkiem nieźle to wygląda. Tu zróbmy wyjazd tej autostrady. Oczywiście, żeby nie było. O, co nie? No, tam akurat taki się zrobił, taki mały wał. Dobra, no i możemy zacząć bawić się tutaj w nasze zabawy oczywiście. Więc po pierwsze postawmy te miejsca dla promów. Bo to będzie tutaj po prostu transport do tychże miejsc. Oczywiście dzisiaj w dzisiejszym odcinku chodzi głównie o to, żeby zarobić więcej forsy. Bo na to mogę narzekać w tymże mieście. Lekko powiedziawszy. No a tak, tu w ogóle byśmy zmienili to zakończenie. Bo ja naprawdę rozumiem, że tak to może wyglądać. Okej, czekaj. Tutaj tak, tu tak i tutaj po prostu. Dobra. I tu sobie to po prostu wykręć. Świetnie. I sobie tu damy właśnie ten ostatni port. Gdzieś tak. W prom właściwie, tak chciałem powiedzieć. Dobra, no i tu on będzie sobie płynąć. Równo i pięknie obok tego. Teraz tak, czy tutaj pod... Nie, ja powinienem pod tym przepłynąć. No świetnie. Zacząłem martwić, czy pod tym przepłynie, bo wiecie. Dobra, tutaj przepłynął ładnie. Tutaj, tu pod tym też przepłynął. I dopływa tutaj aż. Świetnie. Tu widzę, że nawet dwa potomy dopływają. Okej, dobra. Tak, nie pamiętam, że tam aż były dwa. Co akurat mnie dosyć mnie cieszy. Dobra, daj to, daj ten. Okej, tu się ładnie. Ciach. Ciach. Tak, bo tu tylko do tego przemysłu będzie oczywiście wpłynąć. I ciach. Dobra, a czekaj. Bo ja tu widzę, że tutaj jest jakiś konflikt się teraz robi. Dobra, dobra, dorzućmy na razie tą linię tutaj do tego miejsca. Teraz tak. Cały czas mi łapie tą niestety niebieską. Więc coś tam czerwoną. Więc wyłączmy czerwoną spod lądu i poddawajmy te stopy. Bo tutaj są teraz aktualnie dosyć ważne. W ogóle ciekawe, czy będziecie mieli ten odcinek, bo... Nie ten odcinek, bo montuję dla was jeszcze w międzyczasie inny jeden odcinek, ale nie wiem, czy mi się w końcu uda. Uda i będzie chciał go zmontować do końca. Zobaczymy. Krótki, bo to tajemno sobie. Tak czy siak. Możemy włączyć teraz na podląd. No ma, no i tu mamy technicznie już dojazd. Praktycznie oczywiście go tutaj cały czas nie ma. No dajmy sobie tutaj dojazd. Zacznijmy sobie taką ładną drogę. I do tej drogi zaraz tutaj się zaczną właśnie budować nasze budynki. Poczekaj, żeby ładnie tutaj to wybudować. Coś nasze drogi, budynki. Zacznijmy sobie właśnie nasz przemysł tutaj w tymże miejscu robić. No i do tego oczywiście nie jest nic zbytnio trudnego do zrobienia. Jak po prostu na razie zaczniemy sobie od tartaków. Tartaki tu się później zmienią, bo tutaj będą inne budynki, tak? Ale na razie to tu będzie tartakowo, bo inaczej tego nie nazwę. Więc proszę bardzo, tartak na tartaku, bo czemu by nie? Ciach, ciach, ciach. Tak, później to przebudujemy, spokojnie. Dlatego nie będziemy musieli robić tej całej dzielnicy, bo po prostu... Raz, że mi forsy nie starczy. A dwa, że to by bardzo dziwnie wyglądało. No bo na razie tyle mi wystarczy. Tak, wy nie macie oczywiście wody i z tym to się akurat ja liczę. To jest jedna z tych rzeczy, które faktycznie mnie jeszcze obchodzą co do was. Tartaki. No ma, tu dojedziesz sobie dotąd. No ma, no i tu będzie ładna droga, która będzie to ze sobą wszystko łączyć, tak? Tam będzie poprzeczna, prawdopodobnie tu później dojeżdżać. No, teraz tak, do tego miejsca, w sensie... Tak, to będzie wszystko, bo tutaj nie mogę sobie szczędzić miejsca, w sensie jeżeli chodzi o komunikację i korki, więc tu będzie rondo, tak, w tymże miejscu właśnie będzie rondo. Coś, co nie lubię strasznie często robić, ale czasami w niektórych miejscach, na przykład tutaj, jest ono, bym powiedział, wręcz wymagane, bo nam to dosyć mocno przyspieszy ruch. Tu już widzę, że to zrobiłem trochę kiepsko. Powiedzmy, że dojedziesz sobie gdzieś dotąd. Dobra. No i tutaj ciach, ram, pam, pam. To jedno. Ciach, ram, pam, pam.
Dobra, wyrzućmy to. Dobra, dzięki temu możemy tu zmienić kierunki. Dobra, no i tu zaczyna się zabawa. Dobra, tak, tą drogę trzeba zostawić, w sensie trzeba ją po prostu trochę przenieść, a na pewno jej nie możemy wyburzyć, ponieważ od niej będziemy budować resztę, bo to ma być wszystko ładnie tutaj równo wybudowane. Tak, żeby nie było. Wyłączmy już siatkę, można ją wyłączyć chwilowo. Dobra, i tak, pewnie większość chciała import zrobić już, ale na razie jej wyłączyłem dostęp w ogóle do tej drogi, więc nie ma importu, haha. Buja. Tak, tu będzie dojazd, to gdzieś tutaj. No, na razie podłączmy tą część, faktycznie. Nawet mogą sobie zimportować. No, ale nie będą gdzieś importować, to pewnie z miasta, bo w mieście jest kupa tego surowca. I to naprawdę kupa. Jest to zajęte. Także jeżeli zrobimy sobie coś takiego i tutaj się z tym podłączymy, to powinno być całkiem nieźle. Właśnie chciałbym tego uniknąć. Jak zrobić, żeby tutaj to rondo cały czas działało, a jednocześnie nie miało tego. Dobra, niech będzie. To nie jest tak, jakby to wyglądało przed chwilą, ale niech będzie. Bo musimy tutaj zrobić te swobodne zjazdy, bo inaczej będą się kotkować. No, było. Dobra, świetnie. Był taki prosty zjazd. Widziałem go. I seen it. Dobra, świetnie. I tutaj ładnie wykręca to się tutaj do tego miejsca. Dobra. Do tamtej drogi na razie nie będziemy nic podłączać. I na razie mamy tyle. Dobra, teraz tak. Kolejną rzeczą tutaj, do tej właśnie części jeszcze przemysłu trzeba co robić. I to mówię trzeba, a nie można. To jest, no tak, mamy jeden tutaj las, że on jest tylko tutaj jest taki, on tu jest tylko jakoś taki symulant właściwie. To są oczywiście miejsca, skąd będzie nasz tutaj złoto, bo inaczej tego nie mogę nazwać, dojeżdżać. No i właśnie teraz tym się zajmiemy, ponieważ tu jest bardzo ładny ten wyjazd, ale nie. Ale już go tutaj niestety nie ma. Tutaj jak sobie to jedzie, to też było fajnie, ale skończyło się. I teraz tak, czy tutaj będę mógł zrobić zjazd w dół, czy będzie wiadukt? Nie ma, świetnie. W sensie nie ma wiaduktu. No a to sobie tutaj podłączymy to z tym. Dobra. To mamy podłączone. I dzięki temu możemy tutaj spokojnie zrobić sobie taką drogę, która tu będzie też. Tutaj bardziej to może w tym kierunku będziemy chodzić, ta droga później. No i tutaj będzie się tak. Tutaj jeszcze zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli to sobie może trochę przedłużmy. Znaczy to będzie dojść gdzieś dotąd. Z czego po drodze, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, to sobie podzielimy. I tu będzie Czech, będą dwa pasy. Jeden będzie zjeżdżać w dół, jak można się domyślać. Drugi będzie jechać sobie tu. Jak również się mogę na domyślać, w sensie to będzie rozjazd taki. Bardziej bym powiedział. I tu będzie autostrada. Okej, 18 minęła. Świetnie. Budzik mi teraz zadzwoni, a mi się nie chce po niego pójść. A mam nadzieję, że nie będzie wam zbytnio przeszkadzać w tyle teraz. Mam sobie tam podzwoni chwilę. Z drugiej strony telefon myślę, że będzie się teraz dosyć mocno grzać. No ma, zaraz pójdę i go wyłączyć. Same problemy. Ja wiem nawet po co on tam dzwoni mi, tak? I za chwilę to powinno już zacząć działać. Trybić bardziej bym powiedział raczej. Co do forsy, no to zbytnie nie ma. I oczywiście wy nie działacie, ponieważ nie macie wody. To jest chyba najczęstsza rzecz, jaka może się nastąpić w moich miastach w City Skylines. Nie mają wody. No a w ogóle handel chce się budować. A to dobra wiadomość, ponieważ tu jest piękne miejsce na handel. Może poza tym słupem, który tak kompletnie mi tu jest niewyważony i w ogóle psuje mi humor przez to. No ma, zaraz coś z tym zrobimy. No tak, zacznijmy. W ogóle tam od stąd jeździ autobus, tak?
Co nie, no tak. Tu jeżdżą pociągi, a tutaj też jest duży autostrad, który mało ludzi korzysta. Wy nie macie jeszcze prądu, dobra. To podepnijmy was, bo chcę, żebyście już działali mi tutaj. Wtedy będę mieć 100% pewności, że... że będę mieć większe zyski, jak wy mi tutaj jesteście wyłączeni, to wiecie, to myślę. To nic, bym powiedział. Powiedziałbym, że nic takie. Dobra. Wszystko się idzie na to. Z tego jest 71 jakieś tam. No większość ma być na import oczywiście. Wszystko właściwie ma być na import. Aktualnie przynosi straty. No, bo nie było prądu. Zresztą do większości z tego co widzę już dojechało. No ma ten jedzie gdzieś z naszego przemysłu leśnego. Świetnie. Poczekaj, popatrzmy dokąd to, skąd tam to jedzie. Ten też. A ten już zamówił sobie. I ten to gdzieś z daleka sobie zamówił. No dobra. Może po prostu jakiś skrót sobie znaleźć samochodzik i właściwie nie jest aż tak daleko. No, tutaj się coś dziwnego zrobiło. No, to jest dosyć, naprawdę coś dziwnego coś. No, macie tutaj dwa pasy, proszę bardzo, możecie się rozglądać. Gdzieś chcecie jeździć i jak widzimy, tutaj już zaczęło się to powoli bawić. Co się znaczy, ciężarówki podjeżdżają i do naszych składowisk się tutaj wypróżniają. Idę potrzebujemy do kolejnego poziomu, bo wtedy dopiero zaczniemy lepiej zarabiać. No, dosyć długo jeszcze. No ma, to tak, to wybuszmy na razie tutaj to. Zajmijmy się tym handlem, co się chce budować. W sensie, może gdzieś teraz się wybuduje, bo nie wiem. Tak, bo ostatnio robiliśmy tutaj ten park. Tu trzeba teraz to wszystko tylko zazielenić i będzie gituwa. Tu jest jakiś konek. Tak, ja po reformie kolejnictwa to ja jeszcze nie wiem, czy ją zrobię, bo... Po tym jak widziałem, że i tak czy siak to się korkuje w niektórych miejscach, to trochę zwątpiłem w to, co ostatnio zrobiłem. Ale zobaczymy, zobaczymy, naprawdę mogę, zobaczymy. No to tak, tutaj idzie ten prąd. Postaram się więc go aż tak bardzo nie wywalać, ale to nie będzie proste, powiem tyle. No ładnie, jedziesz sobie tutaj i stąd tutaj. Daj to wyłącz wszystko. Bo tu po prostu chcę, żebyś, no, na przykład gdzieś tutaj dojechał. I tu pod supem najlepiej mi zniknął. No, proszę bardzo. No, to jest takie nieźle zrobione. Tak, czy teraz wy nie będziecie mieli tutaj prądu? Bo wydaje mi się, że macie tylko jedno właśnie tutaj jeszcze widzę właśnie połączenie. No dobra, niech będzie. Każdy mają tylko jedno połączenie. Ale jak zrobimy coś takiego, to już jest normalne połączenie, więc możemy dzięki temu ten sup spokojnie. Te supy spokojnie usunę, bo ja mimo wszystko naprawdę nie lubię słupów. Tutaj one są z innego powodu niż normalnie by były, ale tak czy siak. No ma. To tutaj sobie przyciągniemy dalej tą naszą aleję, która jest tutaj zbędna obok tego, żeby tak ładnie wyglądało oczywiście. Dobra, no i ona sobie dojedzie gdzieś dotąd. I tak, tutaj oczywiście nie podłączymy się z tą autostradą, w sensie... Możemy się podłączyć, ale nie do końca w taki sposób, jak możecie myśleć. Okej, okay, no tak, tu właśnie widzę, że coś jest... Że coś tutaj nie gra. A tu sobie zróbmy takie coś. I teraz będzie grać. Tak, gra, właśnie gra. Dobra, proszę bardzo. I tutaj... Dobra, i tutaj... Stąd, czyli tu... Dobra. I tu będzie się to po prostu wyrównywać. Okej, całkiem ładnie. No, nawet nie powiedziałbym, że całkiem ładnie. Powiedziałbym, że wręcz ładnie na pewno to się zrobiło. Dobra, no i dzięki temu, że to zrobiliśmy właśnie już. Tak, potem trochę się pozmieniają, ale to za chwilę. Natomiast to co teraz tak. Mamy ładny zysk ogólnie ludzi w ogóle. Tak, i my tu jeszcze nic nie zrobiliśmy, a ludzie się teoretycznie pozmieniali. City Skylines, nic nie robiąc, wszystko zmieniasz, tak? Tak, w ogóle co tutaj? Tu jest jakiś tunel, o kurczę. Tu było przygotowane coś na później, ja nie mogę. W sensie... To dziwi mnie trochę, bo tutaj to naprawdę na później jest to przygotowane i to tak naprawdę bardzo, bardzo później. Okej, no powiedzmy, że dojedziesz sobie dotąd. I jednak mimo wszystko jedziesz do góry.
Proszę bardzo. No, tu jest ładny, ładny poziom. Ładny poziom na tym trzymasz. Tutaj jest mi tecznika, bo ja... O, no ma, to będziemy kończyć za chwilę. Co się skończymy, tą dzielnicę będziemy kończyć. Co oznacza, że skończymy za jakieś nie wiadomo ile minut właściwie. Znając moje życie. Okej, okay, oczywiście musiała zacząć w tym momencie padać. Bo czemu by nie? Dobra, tutaj ładnie wykręcił. Byś. Dobra, powiedz mi, że to całkiem nieźle wygląda, ale całkiem nieźle. Chociaż byłoby lepiej właściwie, gdybyś jednak jeszcze nie... Powiedzmy, że wykręcisz o w ten sposób. No, to będzie całkiem nieźle. Okej, okay, dobra. No ładnie, to też mi się nie podoba. Czekaj. No, czekaj. O! Muszę ustawić tak, żeby mnie to się podobało. No, tutaj ładnie wykręca, świetnie. Tutaj... Dojedzie dotąd. Czekaj, nie, chciałem zrobić pauzę. A to nic nie zrobiło z tym. Dobra. Dojedziesz dotąd. Tak, z tym, że tutaj to... Oczywiście trzeba jeszcze trochę dokręcić, ponieważ nie będzie to takie idealne. Poczekaj, może po prostu stąd dojedziesz. Dobra. Okej, dobra, tutaj naprawdę całkiem nieźle dojeżdża. I stąd... Czekaj, nie krętą. O, dobra, tutaj dotąd, jak dojedziesz, będzie nic nieźle. Dobra, no i to powiedziałbym, że naprawdę jest całkiem ładny przejazd. Na drugą stronę, tak, przydałoby się tutaj połączenie. Gdzieś tutaj sobie zrobimy zjazd, mimo wszystko, bo ja chciałem tutaj to zrobić bez zjazdu. Jeżeli ktoś dobrze pamięta, to tutaj naprawdę chciałem zrobić to tak, żeby tutaj to fajnie się cisnęło, ale nie było połączenia. I to był pomysł dobry, ale pomyślałem sobie teraz, że kurczę, mimo wszystko przydałoby się. Przydałoby się podłączenie, bo tutaj by ta dzielnica trochę bardziej żyła dzięki temu, a tak to no widzimy, jak to wygląda. Więc zrobimy to mimo wszystko. Dobra, no i tak oczywiście. Musimy czekać, aż się zapisze. Bajka, to zapisywanie co chwilę. W sensie u mnie tak jest co chwilę ustawione, ponieważ... No, bo kiedyś Cities bardzo lubiło się wyczaczać, teraz lubi cały czas, ale mniej. Nie aż tak często. Ale ponieważ mimo wszystko to jest miasto, w którym pracujemy dosyć mocno, i czasami są rzeczy, których nie chciałbym stracić, no to wolę nawet już coś takiego przeżywać niż utratę całego zapisu. Więc jakbyście się zastanawiali, czemu faktycznie to się co chwilę zapisuje, to macie teraz odpowiedź. Po prostu nie chcę tego stracić. Nie chcę stracić tego, co ja tu non-stop robię. No ale tak, dojdziemy z tego. I nie, właśnie z blisko. Dobra. Tu, dotąd i daj teraz te nasze plamy. Świetnie się to zrobiło. No, to dajmy tak, sobie tutaj ten prom. W sensie, o, przystanek jego byłby idealny gdzieś tutaj. Natomiast jeszcze jeden to tak, to tutaj trzeba go gdzieś montować mimo wszystko. A, tutaj, tu nie chciałem montowywać, ale mimo wszystko on tu będzie dosyć dobry. A, tu w ogóle wyłączę światła. Okej, tu się trochę przekręci, ale nie ma świateł, dobra, świetnie. I tutaj jest ta dzielnica, więc tutaj dzielnica będzie się dalej ciągnąć na ten cały obszar. I proszę bardzo, handel się już nie chce oczywiście budować, ale jakby coś, to zapraszamy, drzwi otwarte, drzwiami i oknami, zapraszamy, żebyście się tutaj oczywiście pojawiali. Czy my tu mamy jakąś komunikację inną poza promami? W sensie, czy tutaj dojeżdżało coś? Mamy metro, mamy autobusy. No, coś co zapomniałem zrobić w odcinku, który przed chwilą nagrywałem w innej serii. No, czekaj, tu możemy usunąć ten przystanek.
i przepuścimy ciebie może tędy. O, dokładnie. Tak, na tych głównych ulicach to ja później popuszczam bombaje. Nie, bombaje tutaj nie będzie w tym mieście. Jakieś jeszcze właśnie inne środki komunikacyjne. Coś jakieś główne autobusy takie miałem pomysł. No, to będzie coś. No, dojedzie sobie tu dotąd i tu przystanek jeszcze jeden. I tam wyjedziesz. No dobra, to jest całkiem niezłe połączenie faktycznie. Powiedziałbym, że nawet mi się podoba. Biorę to tutaj, no nie wiem. Czy chcemy sobie zrobić te połączenia? Zróbmy, może zróbmy. Tak, tylko stąd się nie uda, natomiast stąd nie wiem, czy mi się to też uda zbytnio. Jeżeli bym tutaj wrzucił słup po środku, to się uda. Dobra, tu się udało, tu się zrobimy podłączenie. Słup się powinien dzięki temu przestawić na sam środek, świetnie. I stąd... nie tam drogą, to musimy tam iść z tym. Czekaj, tu sobie damy kawałek prostej, może. Okej, dobra, rozumiem, już podniosłem trochę. Dobra, stąd tu będzie wykręcać sobie. Powiedzmy, że dotąd. I tu byłoby idealnie, gdyby oczywiście wylądował, ale to będzie trochę trudne. Dobra, może raz, dwa, trzy. To jest zbyt trudne. A może tutaj więcej? Okej, dobra, mamy coś takiego. Czekaj, to sobie tak przedłużmy jeszcze kawałek. I tu dajmy sobie to połączenie. No, czekaj, to sobie zróbmy krótsze. I stąd to z tym. No, sądzę, że całkiem niezłe połączenie, teraz tylko wystarczy to... Ja mówię wystarczy, a oczywiście to w praktyce nie powinno być też takie... łatwe, no bo to jest City Skylines mimo wszystko i podłączmy tutaj to ścieżkami i kończymy dzisiejszy odcinek. Więc w skrócie, skoro powiedziałem, że kończymy dzisiejszy odcinek, mogę wam powiedzieć, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z tego Mass Transit, który wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym odcinkiem, subskrybuj ten dzień zmęczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale. Dobra. Tu sobie będzie to zjeżdżać powoli w dół. Tu dojedziesz sobie dotąd, już bym powiedział. Tu przejedziesz sobie gdzieś tak dotąd. I tutaj będzie trzeba po prostu zjechać, no powiedzmy, że w sumie gdzieś dotąd. I tu tak, tu trzeba oczywiście to wyburzyć. I to też trzeba wyburzyć. No dużo tego wyburzenia. Dobra. To całkiem ładnie tutaj zjechało. Teraz zróbmy tylko to samo z tą częścią. Tak, tu musimy na pewno górą pojechać. Okej. Dziwne. Co się... Naprawdę dużo w powietrzu bym powiedział. Jedzie to tutaj. Raz. Dwa. Dobra. Proszę bardzo. Tutaj jakoś tak dotąd. I tutaj wykręci dotąd. Dobra, to jest dobre. I na zakończenie podłączmy to ze sobą. Oczywiście to nie jest zakończenie, tak? Nie dajcie mu się zrobić. Bym powiedział. No, proszę bardzo, play. Ile osób już z tego korzysta? Na pewno dużo, tylko tak. A tu dużo ze ścieżek, na razie nikt, bo dopiero je wbudowaliśmy, ale jestem w 100% przekonany, że będzie więcej ludzi korzystać z naszych ścieżek. No bo jednak te ścieżki, wiadomo, że wszyscy ludzie lubią korzystać ze ścieżek, bo one ułatwiają po prostu im tutaj, skracają życie, drogę i w ogóle i czas. I się cieszą z tego. Tak samo tutaj rowerzyści będą zadowoleni na pewno, że będą mieli skrócone trasy. Tak? No ja myślę. No ma. Zobaczmy, jak się miewa na koniec nasz przemysł. Za mało surowca. O kurczę. Tak jak komunikatu tego nie miałem. Do kolejnego poziomu zostało nam
już naprawdę całkiem, całkiem nieźle. W ogóle zdobymy? Blisko, blisko jesteśmy. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!